Ruscy weszli, zagospodarowali się w wiosce już, jak ten front właśnie przechodził. Przyszedł jakiś tam jeszcze i mówi, że sało kupił, żeby mu sało kupił. Kupił, żeby mu to sało usmażyć, sało to sadło, usmażyć, bo będzie jadł chleb, nie ma, nie, samego chleba nie będzie jadł. Jak się okazało później, to u sąsiada żywemu wieprzkowi wyżnęli kawałek słoniny i przynieśli to do ojca, a sąsiadka opowiadała z kolei, że miała mydełka poukładane, to te mydełka były zębami porozgryzane. My jako Ebunie poszli, pamiętam jak ich wskoczyli myjem na samochód, mieli piec taki, co i klocki takie bukowe żnięte. Pamiętam, to był styczeń, oni szli w tych balonkach, pięty było widać, wszystko, ale szli kuda i no się pytali Berlin. Jakbyście porównali wojsko niemieckie, a porównali to dziadostwo ruskie, chociaż to był dzielny żołnierz bardzo, ale to nie było wojsko. To były gromady ludzi, takich jak ze średniowiecza. Malowane były kwiatki na ścianie i oni to wąchali, myśleli, że to jest rzeczywiście żywy, pachnący kwiatek, a to były malowane, deseń taki malowany na ścianie i przy nosa do tego przyciskali i wąchali. I stanęłyśmy w oknie o zmroku, siostra zapaliła świeczkę, bo ruch był straszny pod naszym domem. Patrzymy, a tu czołgi ruskie. Przyszedł pan, mówi, możecie już wyjść, bo już mamy gości. Jakich gości? A no są już Rosjanie. Bardzo serdecznie ich przyjmowali to ludzie z kwiatami, no myśleli, że no nie wiem co to będzie. No wolność, liczyli na wolność. Myśmy się spodziewali wyzwolenia. No jak przyjdą, to myśmy im podali ręce. Myśmy im podali ręce, a oni nam kajdanki założyli na ręce. Siostra stała w oknie ze świeczką. Zobaczył ją ruski i krzyknął: dziełuszka, dziełuszka. I hurmem do naszych drzwi, do tej klatki schodowej. Tak strasznie walili, Boże, że ta klatka wytrzymała i te drzwi, że się nie dostali do nas, bo by nas roznieśli. Dostali się obok do domu sąsiadki i tam zgwałcili młodą kobietę. Boże, co oni wyprawiali, ci Ruscy. 2 lutego w 1945 roku, to jeszcze tyle, co front przez Słoszowe przeszedł na zachód, ale walki w dalszym ciągu były. I właśnie ja szedłem w Matkę 2 lutego, w Matkę Boską Gromniczną do kościoła. Wracam, a oni już są u mnie w domu. Radio, maszyna opisu i radio nadawcą odbiorcę. Oddać, bo to masz. Ja mówię, nic tu nie mam, żadnego radia, ani tego, ja tu nic nie mam. No to pójdzie z nami, po drodze się namyślisz. Wzięli mnie i tamto myślałem, że mnie tam zatłuko. Bo mnie wprowadzili do takiego pomieszczenia i tam dopiero wrzaski nade mną. Ja już nic się nie broniłem, no bo cóż, no, powiedziałem im wtedy, że nie mam, no to teraz już nie mam. To był przedsmak tego, co będzie w ogóle z nami i w ogóle z Polską.